pierdolę. Dzień dobry. Boże, dopiero wstałam. I szczerze, to w ogóle nie jest kłamstwo. Chorujesz na coś tak. Wiesz na co? Na normalność. Wiecie co, trzeba wstać i robić kawę, bo ja kurwa tego nie zniosę. Jezu, jaki bi... Ja pierdzielę, jaka buła. First, let me take a selfie. Jaką mam grzywę, lwia grzywa. This woke up like this. So sexy, so stunning. Jezu, tak mi się pocą stopy. Bo już jest ta godzina, ta pora roku. Jezu, i brzuch mnie, będzie okres. Kurwa, i znowu mówię na filmie, że będę mieć okres, ale I'm sorry, kurwa, guys. Serio, będę mieć okres. Czuję, że już mam bóle takie. Nie lubię słowa miesiączka, kurwa, tak mnie obrzydza. Bóle okresowe, o. Czekajcie, wiecie co? Ja muszę założyć skarpetki. Dobra, będzie git. Ja się przebiorę może, co? Dobra, kochani, przebrałam się, zobaczcie. Taki look, patrzcie, kurwa, co mi się stało z koszulką w trakcie prania. Widzicie, kurwa, te plamy? Człowiek chce kupić sobie rzecz. Nie. Tydzień i do kosza. Nie wiem, co z tym zrobić, jak ktoś ma pomysł na od... Bo to, nie wiem, ja to wybrałam z czarnymi rzeczami, co prawda. No może to było, kurwa, głupie, ale... Nie, Jula, to jest tylko rzecz materialna. Dobra. Zapuszczamy. Zapuszczamy wodę na ten czym. Zasymacamy samo sub to the bitches wish wish. All these hoes looking cold. The hottest still in pregnant all around. Think you the shit, bitch. Dobra, wiecie co? Przenosimy się do łazienki. Bo wiecie, że trzeba zrobić dancing karaoke. Już idziemy, kochani. Umyłam się! I met you in the summer. We fell in love. Kurwa, wiecie co jest najgorsze? Że nie mam kokilki do uszu. Patyczków. Ja strasznie lubię mieć takie czyste uszy. Wiecie co mi się przypomniało? Przypomniało mi się, jak spotykałam się z takim chłopakiem i on się mnie kiedyś zapytał: jak to jest, Jula, że ty tak mało jesz, a i tak nie jesteś chuda? Tak się mnie zapytał. Jak to jest, że ja jem mniej niż on, a i tak jestem... nie jestem chuda? Wyglądałam mniej więcej like this. O, moja ulubiona piosenka! Kurwa, ludzie, wiecie co? Ja idę spać. Ja nie dam rady. Ja muszę się położyć. Ja się umyłam. Ja kończyły mnie te tańce i... I just can't. Nastawiam budzik. Jest 13:42. Kurwa, ale nie mogę... Dobra, to o 14:30. Co? Taka drzemka. Będzie to w porządku dla was? Nie obrazicie się, że na chwilę się wyłączę? Wiem, że to miał być dzień ze mną, ale kurwa, I'm sorry guys, to jest silniejsze ode mnie, ja kocham dżemki. Dżemunia, dżemunia! Jula, kurwa, zamknij się, już zniknie z internetu. Raku. Jezu, nie muszę puścić Lil Masti Rak. O ja pierdolę. Lil Masti Porut, Lil Masti Rak. Ja pierdolę, błagam. Jezu, tego już w ogóle nie ma, to zniknęło? To naprawdę aż tak zniknęło wszędzie, to jest blokowane? Przepraszam, re-upload raka? Kurwa, ludzie. Żyć tak? Kocham się do rana. Ja pierdolę, mam ochotę wyrzucić telefon i kurwa serio iść na drzemkę i już się nie obudzić po tym kurwa experience.
Mówią na mnie rak, a ja jestem sobą. Ja się tak zastanawiam, ludzie, serio? A, dobra, nie będę, nie będę komentować muzyki, którą robią influencerzy, bo dla mnie to jest taki temat, o którym bym mogła dużo powiedzieć, ale wiecie co? Wolę nie. Dobra, ja idę spać, bo ja serio nigdy nie zasnę. Mówią na mnie rak. Na Tinderze! Chyba nic, kurwa, umarła. Tinder umarł. O fu. Nie, dobrze, fu, w ogóle ja pierdolę. Dlaczego ja mam matcha z Kubą, który ma zdjęcie pod wieżą? A nie, he's cute. O! Jest jaki fajny. Zainteresowanie, jedzenie uliczne. Trening. Wyjście na drinka. Fajne zainteresowanie, wyjście na drinka. Hobby? Wyjście na drinka. Nie oceniam, ja mam kurwa jeszcze gorsze hobby. Co, ale dlaczego ja mam matcha z jakimś Dominikiem, który w ogóle nie jest w moim stylu? O co chodzi? Czy ja daję te matche po prostu tak na ślepo na przykład? A o, tu ten chłopak wygląda jak Maciek Buzio. Ej, czy tylko ja kurwa nie rozumiem? Dlaczego wszyscy teraz mają mokre cipki po prostu na temat Maćka Musiała? W sensie ja jakby dobra, his... Okej, jest przysto, ale co? W ogóle nie. Nowa nutka cały dzień, Lil Masti wchodzi, hej. Nie, wiecie co, jednak mi się odechciało spać przez Lil Masti. Masakra. Masti to rak, jak można. A ten sukces trzeba pić. Ja pierdolę. Boże. Jaka cera. Jezu. You see this? Boże, ale szczerze, jestem mega piękna. Ja w ogóle nie wiem, o co wam chodzi. Hejterzy, którzy piszą, że jestem brzydka. Przecież jestem mega fajna. Mega sexy niunia. Nie? Nie wiem, o co wam chodzi w ogóle. Ja muszę puścić Kacpra Błońskiego. Elu, winę. Elu, wina, 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 Elu, wina, tak każdy dzień się mój zaczyna. Elu, wina, ja. Elu, wina, aha. Elu, wina. To był błąd. To było straszne. Ja idę spać, serio, dobra? Co dla was w porządku? Może podładuję baterię, bo nie wiem, czy to nam starczy. Ale ja nie mogę Nie możesz, Julia, spać. Musisz się nauczyć odpoczywać, dziecko. Wiem, że masz do nagrania film. Tylko czy ja się wyrobię? Poczekajcie. Tak, makijaż 20 minut. Ubiorę się, żeby miniaturkę jeszcze... Wszystko się zgodza. Tak. Nie ma problemu. Super. Dobrze, do widzenia, kochani. Esu. Taka skóra. Patrzcie, tu żyło na ogół, widzicie? O, Boże. Dobranoc. Pły na noc. Widzisz, jakie ja mam piękne zęby. Nie mogę, naprawdę. I to nie są licówki. Hi, hello. Kurwiam moich sąsiadów. 3, 2, 1, start. Naprawdę ja coś czuję, że oni mają mnie dosyć, ale muszę wam pokazać. Patrzcie na moją czapkę. No kurwa. Bondage. Słuchajcie, nie obchodzi mnie, co myślicie. Ja uważam, że wyglądam super. Dobra, czy to jest w ogóle dobry kadr tutaj? Czy dobrze się tu czuję? A wiecie co, no kogo to obchodzi? A może kogoś to obchodzi właśnie? A nie, chuj w to. Słuchajcie, kadr jest chujowy, w pranie z tyłu wisi, ale to jest życie, to jest czyste życie. To jest życie, ja was przepraszam, ja nie będę teraz ściągała prania, bo kurwa kadr. Ja nie jestem estetyczną królową i nigdy nie będę. Mamy kolka zero. Nie powinnam też tego pokazywać, ale whatever, dostałam od mojego brata. O kurwa, było blisko do wybuchu. Kolka zero i człowiek od razu ma mood. I taniec, robota, aktywacja. Jula, czy ty się kiedyś kurwa zamkniesz? Nigdy, dziewczyno, rozumiem. Mamy kolkę, mamy gorącego pretzla na ciepło. Crazy shit, I know. Mamy paczkę do odpakowania and I'm so excited, I just can't help it. Wiecie, co to jest? Tu jest jedna paczka, a tu jest druga. Tutaj mamy książki. You heard me, I'm a smart girl. I read books, yeah, that's right.
Nie, szczerze, już wam wszystko opowiadam, tylko pójdę pozmywać do paznokci i zmyję moje dane adresowe, żebym nie musiała się skupiać, pierdolić, wiecie, wymazywać moje. Słuchajcie, ja mam taki brudny okular, że ja lepiej widzę bez nich, kurwa. Naprawdę, ja lepiej widzę bez tych, kurwa, okularów. Kurwa, odbiło mi się rybą, sushi jadłam. Dobra, zamazujemy. Taki protip widziałam na TikToku, że bierzecie aceton, zmywasz do paznokci. No i wiecie, jak otwieracie paczki, to nie chcecie cały czas myśleć o tym, że musicie zakryć adres swój, prawda? Podobno wystarczy tym acetonem przejechać i wszystko schodzi. Zamówiłam sobie dwie paczki, moi drodzy, z Empiku. Empiku, nie wiem, I don't know. I tutaj mamy książki, ponieważ miałam bon do wykorzystania w Empiku i stwierdziłam: Jula, wydasz to na jakieś ubrania, głupoty. Dziewczyno, bądź mądra. Wydaj to na książki. Dobra, już widzę, co tu jest. How excited. Ludzie, jestem w książkowym szale. Co z tego, że kurwa u mnie w mieszkaniu jest chyba 10 książek, które kupiłam i których jeszcze nie przeczytałam. Stwierdziłam: Jula, musisz mieć jakieś fajne książki na wakacje. No i właśnie są super. Are you fucking kidding me? Pierwsza książka, którą kupiłam, Oczy Mony. I to jest książka, to jest powieść, która podobno jest drugą taką książką, Boże, Świat Zofii, ponieważ Świat Zofii był stricte o filozofii, natomiast Oczy Mony to też jest bardzo, bardzo podobny schemat. Autor skupia się na historii sztuki, na dziełach sztuki, i na sztuce in general, a ja bardzo lubię sztukę, więc... To jest książka Arcydzieła Sztuki. I zobaczcie, jaka piękna okładka z obrazem Hoppera. Nocne Marki. O, to jest, mam wrażenie, zajebista książka na lato. Jestem fanką Sheena Patel. Nie wiem. Słuchajcie, to jest chyba o dziewczynie, która jest taką psycho ex i ma i stalkuje na Twitterze chyba. Ona chyba stalkuje swojego byłego, który ma kurwa żonę, czy tam kochankę, i ona go stalkuje w social mediach. This is not me. No, me never. Never stalk my ex. Don't. Can't relate. I just can't relate. Słuchajcie, tutaj mamy nieznośną lekkość bytu. Ponieważ nie czytałam, zobaczymy, czy mi się spodoba, czy faktycznie jest mi potrzebna, ale wydaje mi się, że to jeden z takich, że tak powiem, smaczków, które być może zapamiętam przez jakiś taki dłuższy czas. Mam nadzieję, że tak będzie. Kurwa, to jak ja zobaczyłam, jak gruba jest ta książka, ucieszyłam się jeszcze bardziej, ponieważ mamy biografię Fridy. Halo, pytanie, co ja wezmę na wakacje? Poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Zaraz musimy wymyślić, jakie książki na wakacje wezmę. Tutaj mamy książkę Kobiety, o których myślę nocą. Zaciekawił mnie bardzo opis. I już wam czytam. To jest o kobiecie, już wam mówię. Po wydaniu pierwszej książki Mia czuje, że utknęła w miejscu, więc stawia wszystko na jedną kartę. Rzuca pracę, sprzedaje mieszkanie i wyrusza w podróż śladami nocnych kobiet. To artystki, podróżniczki, buntowniczki, odważne i bezkompromisowe. Łamały tabu i podążały za pasjami na przekór czasom, w których żyły. Boże, this is so me. Nie żartuję, chciałabym taka być, ale nie mam jaj. Niestety, chciałabym taka być. Więc stwierdziłam, że fajna książka. No i jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, nie mogłam jej znaleźć w ogóle, nie mogłam znaleźć tej książki po polsku, więc znalazłam ją w języku angielskim, ale to nawet lepiej. To nawet lepiej, bo muszę czytać książki po angielsku, żeby mój angielski był better. No i słuchajcie, to jest Everything I Know About Love. Czy muszę więcej mówić? No chyba nie. Dobra. Kochani, to tyle. Jestem mega zadowolona z mojego zakupu, z wykorzystania bonów moich. Uważam, że mega dobrze wykorzystany bon, prawda? No właśnie. Dobra, dzięki. Wiecie, że ja jestem wielką fanką gotowania, taką wręcz zagorzałą, więc będziemy dzisiaj robić makaron. Czemu nie? Dlaczego makaron? Bo nie umiem nic innego ugotować. W sensie umiem, ale nie lubię, i makaron zawsze wychodzi pyszny, prosty. Jest to dosyć tani makaron, bo nie potrzebujecie dużo składników. Już wam mówię. Pomidorki koktajlowe. Czosnek. Oliwa z oliwek. Masło.
i pieprz. Jeszcze jest to, że kurwa nie kupiłam nowego masła, nie wiadomo dlaczego. Stwierdziłam, że nie będę wydawać pieniędzy na masło. Dobra, będziemy kroić czosnek. Słuchajcie, to jest najprostszy makaron, jaki chyba można zrobić. Ja biorę tak z 2 ząbki, nie? Albo i 3. A co? Machniemy się. Ja go będę kroić w takie plasterki. Uważajcie na palce. Rozgrzewam patelnię. W międzyczasie nastawiam wodę na makaron. I tak naprawdę to wszystko. Dajemy oliwę z oliwek. Widzicie moją patelnię? Widzicie? Oliwa z oliwek. Dosyć sporo jej. Do tego dosyć sporo masła. Tłuszcz tutaj to, tak jak mówię, kluczowa sprawa. I słuchajcie, na patelnię wrzucam pieprz. Najlepiej jakbyście mieli na taki, wiesz, żebyście mogli wsypać, no bo to kupa roboty teraz, żeby mnie to wszystko wykręciła. Żeby wydobył taki fajny smak. Nie wiem, czy to coś daje, ale wygląda fancy i jak robię ten makaron, to tak robię. No, w sensie to jest makaron, który nauczył mnie robić mój chłopak były. I tak mi się wydaje, że tak on to robił. Nie wiem. Bo to jest mega kurwa proste. Potrzebujecie kilka składników i to jest pyszne. Super jakbyście mieli parmezan, ale ja nie mam. Bez parmezanu. Chociaż w teorii mam jakiś, ale on już tam leży bardzo długo i ja się trochę boję go otwierać i zerkać, jak on wygląda, wiecie, w środku. Ej nie, no to jest bardzo dobry parmezan. Myślałam, że on będzie spleśniały. Słuchajcie, nie wiem, co oni dodają do tej żywności, że to naprawdę się nic z tym nie dzieje. Dziwnie pachnie, ale no nie jest spleśniały. Dobra, kurwa, używamy. Naprawdę, ja go kupiłam chyba z 1,5 miesiąca temu. Solimy wodę na makaron, odrobinę. I teraz dodajemy czosnek do naszej patelni. Pieprzem go podsmażamy, tylko uważać, żeby nie przypalić, bo czosnek to jest chwila, moment. Dobra. Kroję pomidory na pół. Kroję je dlatego, że jakbym dała je takie całe i bym, wiecie, przekroiła je, to by wszystko, zaraz bym była upierdolona. A jak pokroisz, to jest po prostu dużo łatwiej jeść. Dobra, woda się gotuje i dajemy makaron. Kurwa, mam taki mały garnek, że chyba mnie porąbało coś. To jest totalnie za mały garnek, nie bierzcie za mnie przykładu, błagam. I ja je bardzo krótko podsmażam. Okej, moi drodzy, mamy już nasz makaron i teraz wiecie, co robimy? Włączamy sobie, już wam mówię, aj, gorące, na 5 albo na 6 nawet. Bierzemy nasz makaron, nie odcedzamy z wody, tylko tak bierzemy, wiecie, i wrzucamy do naszego sosu. Chociaż może to nie jest najpiękniejszy makaron ever. Ale też nie o to tu chodzi. Voilà, mademoiselle. Trochę wygląda jak makaron z truskawkami, kurwa. Dobra, smacznego, Jula. Dzięki.